Reprezentacja Polski siatkarzy awansowała do półfinału Mistrzostw Europy. Wczoraj Polacy pokonali Serbię 3-1. Mecz lepiej rozpoczęli Serbowie, którzy szybko wypracowali sobie czteropunktową przewagę. Polacy zdołali odrobić te straty, jednak seta przegrali 26-28. Po zmianie stron biało-czerwoni całkowicie zdominowali rywali, wygrywając do 15. Najwięcej emocji przyniosła trzecia partia. Polacy obronili 4 piłki setowe Serbów, a sami wykorzystali dopiero 8. szansę na zwycięstwo i set zakończył się wynikiem 36-34. Całe szczęście wygraliśmy tego trzeciego seta, tam to się tak naprawdę zdecydowało, kto wygra to spotkanie. Udowodniliśmy sobie i wszystkim, że potrafimy grać dobrze. Myślę, że ten mecz to będzie kolejne doświadczenie, które pomoże tą naszą formę sportową i mentalną wznieść na jeszcze wyższy poziom. W kolejnej odsłonie rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść. Wiemy, jaką drużyną jest reprezentacja Serbii, wiemy, jakie są tam charaktery, wiemy, jaka tam jest jakość i wiemy, jakie tam są umiejętności. Także wiedzieliśmy, że na pewno nie będzie to spacerek, wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężkie spotkanie. I jesteśmy naprawdę niesamowicie szczęśliwi z tego zwycięstwa i z tego, że jesteśmy w półfinale. W półfinale Polacy zagrają ze Słowenią. Ten mecz jutro o 18:00. 3 godziny później bój o finał rozpoczną Włosi i Francuzi. Młodzi piłkarze z naszego regionu rywalizowali w Głuchołazach w turnieju Hat-Trick Cup. W zawodach wzięły udział 22 drużyny. Turniej zorganizowany został już po raz 9. W tym roku udało nam się pozyskać tutaj dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sport dla Wszystkich. Także wszyscy dzisiaj wyjadą z Głuchołaz z pamiątkowymi koszulkami, mogą korzystać z atrakcji okołoturniejowych. Tutaj mamy dmuchańce dla nich, mamy jeszcze pewne inne atrakcje dla nich przygotowane, więc jak to się mówi, można było turniej zorganizować na bogato. Rywalizacja przeznaczona była dla dwóch kategorii wiekowych. Piłkarzy urodzonych w roku 2013 i tych o 2 lata młodszych. W drużynach grali zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Wybrałam ze względu na moich braci i mojego tatę. Mój tata to mój trener, a mój brat bliźniak zaczął grać. No to ja powiedziałam, dobra, ja spróbuję, bo urodziłam się w Londynie i tam to się wszystko zaczęło. A czy się trudno rywalizuje z chłopakami? Nie. Choć jak podkreślał Grzegorz Komar, najważniejsza była dobra zabawa, to nagrody najlepszym także rozdano. W starszej kategorii wiekowej triumfowali zawodnicy Polonii Nysa, natomiast w młodszej zwyciężyło Rodło Opole. Zespoły głuchołaskiego Hat-Tricka uplasowały się odpowiednio na miejscach 2. i 3. Za rok jubileuszowa 10. edycja rywalizacji. Po raz pierwszy w historii zorganizowano Mistrzostwa Opola w tenisie dzieci. W rywalizacji wzięło udział 22 adeptów tej dyscypliny sportu. Mamy tutaj dzisiaj 4 kategorie. Kategorię czerwoną dla dzieci do lat 9, kategorię pomarańczową i kategorię żółtą, dwie w zasadzie kategorie żółte do lat 12 i do lat 15. Także jesteśmy zadowoleni z frekwencji. No być może to jest też zasługa tego, że teraz tenis w Polsce staje się coraz bardziej popularny. Mistrzowskie mecze rozegrano na kortach Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego Habry w Opolu. W najmłodszej kategorii triumfowała Julia Kabaszyn. Wszyscy bardzo ładnie grali i wszyscy mieli bardzo dużo umiejętności i bardzo się starałam, no i wygrałam. Młodzi tenisiści mogli liczyć na wsparcie dumnych kibiców, rodziców. Choć w takich zawodach to nie wynik jest najważniejszy. No bardzo piękne uczucie na pewno, zwycięstwo córki w turnieju tutaj o Mistrzostwo Opola. No ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby oderwać te dzieciaki od komputera, od smartfona. No i żeby po prostu robili coś dla siebie i dla zdrowia. Nie? To myślę, że jest taki główny cel tego wszystkiego. Organizatorzy byli zadowoleni z frekwencji i planują organizację kolejnych turniejów dla dzieci, także takich pod egidą Polskiego Związku Tenisowego.